Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Głośno wciąż o poranku w internetach o majątku prezesa PKN Orlen pana Daniela Obajtka. Miał w latach 98-2020 zarobić prawie 7 milionów, a na zakup w sumie 30 nieruchomości wydać niecałe 6 milionów. I patrzcie, ma podobny staż pracy do mnie. Coś robiłem chyba źle, bo ja mam jedynie mieszkanie w kredycie i to jeszcze frankowym, czyli to jest tak zwany aktyw ujemny. Chyba źle wybrałem swoją zawodową karierę. A mówił tata, idź na CPN, idź, a ja, że nie, że będę zmieniał świat, będę dziennikarzem. No to sobie jestem. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Witam tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Patrzymy, co tam się dzieje w tym świecie, prawda? Te śniadaniówki, te ta poranna prasa. No to jest teraz historia z internetu. Wypiła kilka piw, popiła wódką i stanęła za sklepową ladą. Sieć pisze, jak to oburzeni klienci jednego ze stołecznych sklepów wezwali do pijanej sprzedawczyni w monopolowym policję. Miała 2,8 promila. I co zapatrzcie klienci z tych klientów? Do porządnej kobiety wzywać policję. Przecież dziewczyna tylko chciała wiedzieć i poznać, co sprzedaje, znać asortyment. A jak klient zapyta, czy dobra ta wódka, to co mu powie? No niestety, powiem wam tak, już jest, że w tym nieszczęsnym naszym kraju już niczego nie można prowadzić po alkoholu. Nawet sklepu z alkoholem. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. To jest to i to jest najlepsza muzyka o poranku. Nie wiem, z czym wy komponujecie muzykę, czy z kawą, czy z herbatą, czy jeszcze z czymś innym. Jestem przekonany, że brzmi dobrze. Uwaga, fajna historia z internetu. Skradziono tablicę z biura europosła Platformy Tomasza Frankowskiego w Białymstoku nocą. Jest wideo, tam czterech panów ściąga tablicę, chwieją się. Są ewidentne problemy z równowagą i w końcu upadają. Złośliwie uważam, pan Frankowski zrobił tę tablicę taką ciężką, bo to czterech chłopa jest. To są dorodni jego mościowie z Podlasia, no wiadomo, chłopy na schwał, a nie mogą unieść i chwieją się. Tablice powinny być lekkie, prawda? A zamiast nazwisk dawałbym tam jakieś takie instrukcje typu, nie wiem, nieść ostrożnie na przykład, uwaga na plecki, tak? Bo przecież wiadomo, że to jest te instrukcje dla idiotów są, nie? Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Leo, mnie ciekawi jedno, komu ona tak wyśpiewuje to, że go tam kocha, czy ty... Cały świat ona chyba kocha. A że światko, no to jest porządku. To jest dobra dziewczyna, wesoła, miła, sympatyczna i zaśpiewać ładnie umie. O pojemnym serduszku. Pilna narada władz PiSu była wczoraj przy Nowogrodzkiej. Tam w południe się zebrali, radzili. Obecni byli między innymi prezes Kaczyński, pan Terlecki. No zjechali się najważniejsi, absolutnie z ważnych. Temat. Czy my zamkniemy Polskę, czy Polacy nas? Ale to jest niepotwierdzone info i raczej bym się do tego tematu nie przywiązywał. Aczkolwiek coś w tym jest, bo sam z siebie by nam do głowy ten temat od tak nie przyszedł. Wstawaj, szkoda dnia. Ja mam natomiast teraz pewne statystyki. 47% rodaków uważa, że rząd nie powinien wprowadzać zakazu przemieszczania na święta. No i słusznie, bo przecież jak łapać koronawirusa, to całymi rodzinami, prawda? Jak ja mam, to co? To wujek Wiesiek i stryjek Marek też niech mają, prawda? No tak. Ale uwaga, taka sama grupa rodaków jest zdania, że powinno się wprowadzić jednak lockdown. I słusznie, i też słusznie, no bo co? Jak ja nie mogę wychodzić, to niby dlaczego wujek Wiesiek i stryjek Marek mogą wychodzić, prawda? Mogą móc, no. No to patrz, suma summarum wychodzi, że 94% Polaków chce, żebyśmy mieli wszyscy tak samo. A mówią, że naród podzielony, no. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Słuchaj, co się dzieje za wschodnią granicą. Znaczy, słuchajcie państwo, bo jest, to jest król jednak, to jest... Rosyjska Duma Państwowa, czyli wiadomo, ich tak zwany rząd, przyjęła w trzecim i ostatnim czytaniu ustawę, która zeruje kadencję prezydenta Władimira Putina. Zeruje, tak? Tak, zeruje. Tym samym będzie mógł kandydować na stanowisko głowy państwa jeszcze dwa razy. W 2024 i 2030. Nie, to jest sprytne, ale pan Putin się wygłupia w jakieś kadencje, się bawi tam swojego kolegę Miedwiediewa, bierze na prezydenta dla zgrywy, przypomnę. To trzeba... niepoważne. Trzeba jak nasz prezes. Trzeba mieć swojego prezydenta własnego, osobistego pana Andrzeja, a nie tam heheszkować jak sztubak z kadencjami. No ludzie, uczmy się od najlepszych, panie Putin, uczmy się. Poranny show w RMF FM. Wstawa
Wstawaj, szkoda dnia. Ja się strasznie cieszę, że pan Kasjan Cieśla zaczyna oddychać, bo bez oddychania jest bardzo ciężko. Naprawdę jest, no długo nie uciągnie człowiek. I klasycznie przypominamy na zmianę. Wdech, wydech, wdech, wydech. I nie powinno inaczej się udać. Nie. Teraz temat naszych faktów. One mówią o tym od rana. Dziennikarz Andrzej Poczobut został zatrzymany. Wcześniej Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, dostała 15 dni aresztu za organizację kaziuków w Grodnie. To ja może wyjaśnię, że kaziuki to taki doroczny kiermasz, głównie rzemiosła ludowego i artystycznego. Tak. Ale uwaga, władze uznały go za nielegalną imprezę masową. Kurczę, jak się władze Białorusi boją wiklinowych koszyczków, tam pierniczkowych serc z orzełkiem i szmacianych misiów, no to nie jest dobrze. To strach im odpust zrobić. Jakby tam był pistolet nakapiszony, fiolki z płynem, ze zgniłym jajem, no to się można bać. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.